Wiesz, kto tu nie jest Judasz w Polsce? Kto tu nie jest Judasz? Że Mareczek Judasz. Kto tu nie Judasz? Polacy w ogóle są Judaszami, bo Rosja ich wyswobodziła, a oni nie chcą się do tego przyznać, bo im teraz bardziej Ameryka odpowiada. Nie chcą się do tego przyznać. Łaskę zrobiła Rosja, że ich wyswobodziła, a teraz oni nie chcą się przyznać do tego. No inaczej nie ma sytuacji. Nie ma już wcześniej, ósma dopiero. Nie ma sytuacji idealnej. Po prostu wszędzie coś musi diabeł dodać. Naważyć. Musi naważyć. I tu się kłócą, tam się biją. Tu się nie ma idealnej sytuacji. Się biją, się kłócą. Tam też do tej budy. Nie, no nie mogę, kurczę. Po ósmej oni śpią w wydach. No a tu robota i dużo nie. Wszystko nie pracuje normalnie. Nie, wszędzie się kłóci. No ale po co? Kłótnia niszczy. Negatywne emocje bardzo źle wpływają na wszystko. Nie wolno. Kompromis, rozmowa rzeczowa, dlaczego tak, dlaczego owak. Może byśmy zmienili to czy tamto, inaczej się nie da działać. Polacy są kłótliwi. Przyszedł ten taki Bocianowski, proszę ciebie, on tam z tego Mazowieckiego Nowego Dworu. No to nie wiem, czy on tu się przyjmie, bo on tu już ze wszystkimi się kłócił, to z tym się tego, z tym się tej. W sumie miał rację, bo powinien mieć elegancką kurtkę dostać, powinien. Tu jest ciemno, jak w dupie. I okazało się, że też on miał rację, bo jak okradli ten dźwig, to on mówił, że tu. O chuj, tak ciemno tu jest. Właśnie. Okazja czyni złodzieja. A po prostu o co chodzi, że kierownik mówił, że dla oszczędności wyłączamy na dźwigach, wyłączamy światło na dźwigach, a okazało się, że to było wczoraj na dyżurze tego, to taki jeszcze inny taki Rysio Kaleta. No, okradli ten dźwig i była policja, on się musiał tłumaczyć. Właśnie, a nie wiadomo na ile ubezpieczyciel mu wypłaci, bo może uzna, że to było jednak jakieś niedopatrzenie. No to dlatego trzeba było, właśnie. Że właściwie tamta ochrona też nie chodzi na te dźwigi, właśnie. Które są ciemne i teraz a dlaczego ma chodzić, żeby sobie kas skręcić? A no, to już tak było mówione. To są względy bezpieczeństwa BKP, więc niech się buja. Czy lepiej było parę żarówek włączyć, czy lepiej bulić kasę, niech sobie samo... No nie wiadomo, czy dadzą budowie, czy dadzą, nie wiadomo. No. To ma lekcję do odrobienia ze swojej głupoty. Sąsiednia budowa świeci się jak nie wiem, że nawet po drugiej stronie ulicy widać. A tu ciemno jak w dupie może... No nie widzisz, głupi ham chciał zaoszczędzić, to teraz będzie beknie. No głupi chciał, ale ten przypomina, co było o 20. Mówi, że to prawdopodobnie było o 20 i to, że sami robotnicy. A no na pewno, bo kto by przeszedł przez ten? Nikogo nie było, bo ten Kaleta, on by się zbłaśnił, żeby podczas jego dyżuru ktoś jeszcze wlazł z zewnątrz. To byłoby już całkiem karygodne. Także to był ktoś swój, a wiedział jak odciąć, wiedział gdzie odciąć. Oczywiście, to już samo to świadczy, że byli ludzie, którzy się z tym mieli do czynienia, którzy znali teren i okoliczności. Czyli, że jest po prostu... Wszystkie symptomy wskazują na to, że to zrobili pracownicy. Pracownicy i oni następnego dnia pracowali. Właśnie. I nie wiadomo kto i nie wiadomo co. Policja do tego dojdzie. A wcale nie powiedzieli, że mają tego bardzo dużo takich przypadków. W dupie to mają, powinni brać jakieś robić zdjęcia, odciski, tam nie wiadomo, ja tam nawet nie zaglądałam, oni też poszli tam 5 minut na tej budowie byli i tam nic takiego strasznego. Tak. Tak, żądza pieniądza, odesłaj tak. Tak, czy to może jakiś SMS przyjdzie do nas, czy co? No,
Zobaczymy. Także słuchaj, albo tacy Ukraińczycy, bo tam przyszła straż i mówi, że jest na ulicy pełno piachu i zatrudnił Ukraińczyków i oni sprzątają na ulicy. No tak, no przecież ludzie muszą przejść. Ale o to chodzi, że ci Ukraińczycy nie mają jako takiej budy. No to więc wiesz, tam przyszli do tej dyżurki, no dobrze zostawił, wiesz, zostawił ten swoją torbę, tam się przebrał i tego. A przyszedł ten Bocianowski i mówi, absolutnie nie. I wypieprzył te, no, oddał te torby. Być na mrozie, na nie wiem, no. Oddał te torby, mówi, żadnych toreb. A on jeszcze wczoraj zostawił kawę, tam cukier i nawet ten Ukraińczyk mówi, a proszę się częstować, MK Cafe, to mi się oczywiście poczęstowało, MK Cafe, wspaniała kawa. A ten Bocianowski, który jest... To znaczy ten właściciel, czy nie, to jakiś kierownik, tak? Jakiś taki, wiesz, on jest byłym policjantem, ale on no jako, dosłownie przyszedł jako ochroniarz pracować, jeden z trzech, no. Ale że już zdążył się pokłócić. No to ja mówię, zostaw tego Ukraińczyka, niech sobie tu trzyma te torby, bo oni się przebiorą i idą tam, sprzątają ulicę. I po prostu mój kierownik dostał burę od straży, ale się udawał, że uśmiechał, że nic się nie dzieje. I po prostu, wiesz, kupa śmiechu z tego wszystkiego wyszła. I ten Bocianowski taki, okazało się, że dzisiaj przyleciał taki. Ja mówię, słuchaj, bociany przylatują za 15:07. Proszę tu za 25 bociany, żeby mi nie zlatywały, bo no i tego, żeśmy tak wygłupiały się. I potem on do mnie dzwoni, a kto moje pierożki zjadł? A ja mówię, a to ja zjadłam, a to dobrze, ale żeby nie te Ukraińczyki, tylko... A jaki zawzięty, jaki rasista? Ja mówię, nie Ukraińczyki i po prostu ta twoja torba to wczoraj w nocy już tu fruwała, bo taki wiatr był, że spadła, a ja dałam ją do budy, ponieważ tu jest bardzo gorąco, to ja nie wiem, czy tam ci się co nie rozłożyło, to swoje masło za 5 zł, czy coś tamtego. No i on tam siedzi na tej budzie, ale przyjedzie ten Bielecki, jego opierdoli, że on tylko siedzi, pewnie tu będzie chciał spać teraz. Nie ma spania? No i teraz tak. Oni są wszyscy pokłóceni, ale ja mówię, że tych Ukraińczyków, ja mówię, słuchaj Stasiu Bocianowski, daj spokój, niech się ten Ukraińczyk przebierze, oni sprzątają tam ulicę, bo przecież jeszcze dzisiaj to fajnie, ale wczoraj to lało. I takie jaja, słuchaj, że niesamowite. Także Polacy nie lubią Ukraińczyków, nie przyznają się do Ruskich, pomimo że Rosjanie ich wyzwolili i teraz oni za Ameryką, bo tu będą latały rakiety i Ameryka ich obroni. Główna prawda. Akurat w Ameryce to wisi, dla nich to jest malutki kraj, który tylko topie nogami za daleko, a ci im dupę leżą, zupełnie nie wiadomo po co. Główna prawda. No. Tak, ale po prostu oni są, wiesz, no lecą, żebraki lecą tam, gdzie kto da. Ale tam ci de facto nic nie dają, co bazę stworzyli za wiesz, 9 miesięcy, bo powiększy nam się, wiesz, wydatnie dzietność, no, bo dziewczyny sobie życie ułożą, jak dadzą dupę komu trzeba. No kto ci to da teraz? Ruskie nic nie mają, obiecali ten komunizm cały, nic nie dają. No bo i nie mają, no to z czego miałam dać? I co to z tego będzie? Gówno na patyku, trzeba spierdalać w ogóle z Europy. A no więc właśnie. Ja już to przewidziałam. No to o czym my tu mówimy? Eksportuje hrabianka Aleksandra jako dobro narodowe. No. No, ja już sobie ten ryż zapiekałam, ale ten Bocianowski dłużny wleciał, no i tego. Ona sobie odbiera. Już tylko muszę tym debilom, którzy nie odbierają, bo ja do spotkania to muszę wszystko wiedzieć o facecie. I oni właściwie wszyscy są kłótliwi. No taka racja. Ja mówię, daj spokojnie grzeczny dla tych Ukraińczyków. Zresztą tak samo ludzie. Tym bardziej, że oni są bardzo pracowici. Ale po prostu ten dyrektor wziął, no ale tak, on się chce przebrać. A potem chce tą kawę. Ja mówię, no czajnik stoi, można sobie zabawić.
Dobra, przyniósł MKKP i takie kubki plastikowe i tego. I wczoraj zrobił kawę, a dzisiaj nie zrobi kawy, bo ten Stasio w budzie siedzi i on już tej kawy nie zrobił, chyba że sobie zabierze tę kawę. I po prostu tacy są Polacy. Judasze, bo żeś sama wykrakała, że są Judaszami. Sama sobie żeś wykrakała. No, no i ci Ukraińczycy tam okazało się, on mówi tak, jeden, a tu za nim jeszcze trzech. Ja mówię, zobacz, oni wszyscy tą ulicę sprzątają, bo tam jest syf. Przyjechała straż i pewnie mogą dać jeszcze jakąś karę. Oni muszą to sprzątać, bo tam 40 betoniarek wjeżdża, wyjeżdża, teraz wywożą piach, robią fundamenty pod kolejne te bloki. To jest błota od groma i trochę na Szeligowskiej. No, a to, ale jakie ilości tego błota? Przecież tam w środku, to już teraz to powywożą, to będzie lepiej. Tam nie można było przejść. No to więc złodziej, gdyby chciał ukraść, to on by 10 razy się wpieprzył w to błoto i by nic nie zrobił. A to byli swoi ludzie. No i ta policja, ponieważ powiedziała, że Kaleta mi tu opowiadał wszystko, bo on musiał iść do dyrektora, musiał pokazać swoją twarz, bo on był na dyżurze i jeszcze zjechał ten cały inspektor Bielecki, którego nikt nie lubi, a ten Bocianowski z nim boje teraz będzie toczył. No i prosił mnie ten Bocianowski, dlaczego ja byłam na zastępstwie. Dlatego, że on wczoraj miał rozmowę kwalifikacyjną do drugiej pracy z tego Mazowieckiego, jakie to Niemiec. Mińsk tylko ten, no tam gdzie ta Janeczka Sobieska się wybrała. No ja mówię, no jak tam praca? No ale on to taki kołchozownik. On mówi, ja to bym tu rozstrzelał, mówi, ja to stary policjant, mówi, kula w łeb. Ja, mówi, żeby to mi na budowę wszedł jakiś złodziej. Mówi, mówiłem, że światła, czemu tu tak ciemno jak w dupie u Murzyna? I co? I zobacz, do mnie mówi, zobacz Elżbieto, nie miałem racji. Widzisz, ja mówię, słuchaj, oczywiście Stasiu, jesteś na dobrej drodze i po prostu zobacz. Jesteś na dobrej drodze i możesz jeszcze kogokolwiek wypieprzyć z tej pracy, kogo się da. Ale wy jesteście na wojennej ścieżce i teraz mówi tak, czy to się opłaca? Właśnie, bo jak nikogo nie będzie, to co sami będą pilnować? Czy to się opłaca? Czy to się... No nie będzie, ten Stasio pójdzie i ja jestem ja i Kaleta. No a trzeciego nie ma, no to więc co drugi dzień by było? Ja mówię, Stasiu, siedź tu i weź tego swojego pieska i niech on biega po tej budowie. Oczywiście, bardzo dobry tandem. I on, ten Stasio, dzisiaj siedzi z Nowego Dworu Mazowieckiego, bo mi się zapomniało. A tam raz mi się było u tej Janeczki Sobieskiej, bo ona też chytrzejsza niż mądrzejsza, jechówka i wcale się nie modliła, a ci bracia się na nią tak patrzyli. Co ona taką ma dykcję, tak, bo ona miała sztuczną szczękę i tego, i tak cedziła te słowa tak wolno. Tak wolno cedziła. Ja mówię, słuchajcie, no to taka siostra, każdy ma swoje jakieś ten... Ona praktycznie to składa do tych schowków i tak nauczyła tego Mareczka składać, że on do tych schowków składa. No niestety. A gdzie te schowki? To chyba się wróci za te schowki.